Siema wszystkim. Dzień drugi. Niestety wczoraj późno przyjechaliśmy. Dlatego nie było co nagrywać, bo już było ciemno. Dzisiaj zobaczymy, pokażemy wam, jak zestawy wyglądają nasze. Jak nęcimy, czym nęcimy. I na razie tyle. Miłego oglądania. No, teraz sobie zrobimy zestawy, jakie mamy tutaj. Takie już od samego początku, czyli na ledkorze. W tym momencie zestaw helikopterowy to będzie. Ale zaczniemy sobie od ledkora. Ja biorę taki nieduży odcinek, bo jakieś 80 cm. Nie robię długich ledkorów, bo nie chcę. Trzeba sobie ten rdzeń ołowiały. Ołowiany, kawałek go odciąć. Jest bardzo dużo poradników na YouTubie, jak sobie zrobić ledkora, dlatego ja jakoś nie będę się zagłębiał w to bardzo, bo pewnie już każdy będzie dobrze wiedział. Warunek to jest bardzo cieniutka igiełka. Tak to wszystko wygląda. Może sobie latać. Nie pląta się przede wszystkim przy rzucie. Tu co prawda nie rzucamy daleko, bo gdzieś na 60 metr. Ale zawsze mamy tą pewność, że nam się nie spląta. Ostatnia rzecz to ciężarek. Tak wygląda cały zestaw. Później drugi. Pokażemy wam naszą miejscówkę teraz. No i patrzcie, woda malutka, nieduża. Tu mam wędeczki ja, Marcin. Ja tu nic nie mam. Nasz obóz, tak, on tu nic nie ma, przejdziemy do niego. Mata rozłożona, podbierak rozłożony, a wszystko suche niestety po pierwszej nocy. Tu Marcinowi kaczka wyjada, kulki i wędeczki. Spod sobie leży, dwie wędki rzucone. Na 60 metrze łowimy. O proszę. Śniadanie mistrzów. No i co? I tak to wygląda. I tak jakby był przypłyn gotowy. Dało się na fluorosadzonie? Tak.
całości na fluzy. Kącik kulinarny Marcina. Śniadanie trzeba jeść. Tak jest. Daj sobie tego, ja tego spalonego. Węgiel kurwa za nas otwarty. Żeby nie było, Maciek smażył. A czy już robię szybciutko? A to była. Albo wiemy, póki ciepłe, co? No. A później zrobimy jeszcze pewnie. A do tego to muszę tak ketchupem ma. No to bierz. Ketchup i czarka. Uwielbiam nic nie robić. Czyli lubisz wędkarstwo? No stary. Jakby na to nie patrzeć, to kupa roboty jest. Przy tym, nie? No i przykład wczoraj, nie? Przyjedź, przesąduj. Znajdź to miejsce. Zrób zestawy, rozłóż cały ten majdan, to wszystko. Zanęć. Zanęć. Zrób zestawy. No. Jedz, napij się. Później będziemy weselsi trochę. Może jeszcze nas ktoś odwiedzi. We'll be right back.
Nabijamy te fałki. Ja teraz rzucę. Dlatego to... Tutaj mamy mieszankę peletu Basic, pokruszone kulki truskawka i zalane CSL-em. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, jeden mój zestaw będzie siateczka PV-ka, na włosie orzech tygrysi, podpity sztuczną kukurydzą. Tak to będzie wyglądało. Możemy zakładać i rzucać. Pokaż kuleczki. Drugi zestawik taki. Na czodzie ciężarek w PVC. Mały popek. 15. I rzucone. Idziemy do Marcina. Marcin teraz rzuca. Co tam masz na haku?
Bo ty się w sumie nie chwaliłeś. Kulka truskawkowa. Podbita też kukurydzą, lekko przycięta. No i PV-eczka truskawkowa, peleciki, stick mix truskawkowy. Grube pelety, drobne pelety. Zobaczymy. No to frygaj. Rzucamy. A co masz na drugiej? A na drugiej to mam taką dziwną poduszeczkę. Co to za poduszka? Nie wiem, jak to nazwać. Jakiś pop-up. Na dirigu. Patrzcie. Zadipowany fluo ananasem. No i też truskaweczka w PVC. Tak jak w tamtym. Ale ja na prawo rzuciłem bardziej, obydwie, wiesz? Sam siebie przerzuciłem, wiesz? Aha. To jedna lewa, druga prawa. Uroki wiecznej pogody. Ile z tego będzie słychać, to nie wiem, bo wiatr wieje. Ale mam ziemniaczki. Zresztą jak dobrze upieczesz, to bez różnicy. No ja. I do tego łódka. A. Proszę Państwa. Ach. Kto powiedział, że na rybach trzeba jeść gorzej niż w domu? No właśnie. Trzeba jeść lepiej niż w domu. Trzeba jeść lepiej. Obiad jest, lala. Zwłaszcza gdy ryby nie biorą. Zwłaszcza gdy ryby nie biorą. To jest czas, żeby dobrze żyje. Wszystkie wrzucam. I się napić. Wrzucaj wszystkie, przykryjemy i idzie. I nie się. Nawet brak ryb trzeba sobie umigać. No to się za dwie godziny będzie robić. Jak to się skompensować? No akurat będziemy mieli kolację. Czyli jak ja pojadę. No i słuchaj. Nasze specyfiki teraz przykryte 1,5-2 godzinki i dochodzą do siebie. Ale co mam po...
Otwieramy pełną michę. Że będzie dobre? Wow, jakie miękkie ziemniaki. Bajka. To jest zajebiste. Patrzcie, co się dzieje. Michał w kuraku. No taką mamy pogodę teraz. Sam deszcz. Jest pierwsza rybka wyjazdu, łowca, kusownik, amurek, nie, amurek no, amurek, nie wiem czy tam coś widać będzie. Kurwa, ja bosy. Ale nie walczył bardzo przy brzegu. Że nie walczył bardzo przy brzegu. O, i taki Azjata. Wyjmiesz? Ja ci wysunę. Krzywdę sobie zrobisz zaraz. Ile może mieć? 4 z hakiem. Trzeba przerwać i zrobimy parę zdjęć. Dawaj. Zobaczymy wagę. Pięć, 880. 550. 4800 kilogram waży, waży woreczek. 4800 o kilogram worek.
A jeszcze będzie można zważyć sam worek. Uważaj tam na wędkę. Ty też. Zaraz do domu idziesz. Ważysz jeszcze sam worek? Mniej więcej? Mam wagę zostawiłem? Czy nie, ja mam. Ale około kilograma, teraz jest bardziej mokry niż był wcześniej, ale myślę, że kilogram waży. Zaraz 1200. O, a wtedy był mokry, teraz jest mokry, wtedy był suchy. No to nic. Ja też potrzymam, bo dwoma rękami ci będzie lepiej. Ładnie też. Dziurawy podbierak. Kurwa, ten ładniejszy trochę. Mamy drugą rybkę. O kurde. Ładnie. Ten ładniejszy. Się zapiął. Za daną wargę. Wędka rzucona 20 minut temu po tej pierwszej rybie. Ładne. Dawaj szybciej. Fotko jakieś. Zmierzymy, zważymy. I woda. Druga rybka. 0000. 20 minut po przerzuceniu wędek. Większa. I tu mamy 7500. No 7500, nie wiem, 50, 30. No 7500. 7500 to 6,5. Minus kilo ma worek. Kilo 20. Kilo 20. 7500 to 6300. 6300. 6300 rybka. Ładna. Bardzo ładna. Wypuszczamy rybkę. Szczęśliwy łowca. Uwaga, wędka. Ładne, niecałe 6,5 kilo. Szalon. Ale fisiuje. Kilka słów. Czekaj. Udało się, nie na moją wędkę. Na Maćka, zarzucona 20 minut po pierwszym amurku. Latarka. I szybko. I szybko było drugie branie. Tak więc wreszcie coś się zaczęło dziać. Druga doba, no w sumie druga nocka. I rybki zaczęły brać, współpracować. Tak jest. I kolejne branie z rana. Już chyba coś większego.
Nie żartuj. Moja. Przeszło. No nic, miało być i nie ma. Siemanko. Z rana. Z rana. W ostatni dzień zasiadki. Dokładnie. Jesteśmy po drugiej nocy. Z dwoma rybami. Trzecia spięta. Trochę podsypaliśmy, jak widzieliście. Jeszcze. Z rana. Teraz trzeba coś zjeść. I czekać. Może jeszcze coś wejdzie. Coś się zahaczy. Później pokażemy wam zestawy, na które łowiliśmy. Jeszcze dodatkowo, tak więc. No, chociaż które były zmieniane już parę razy. No. W międzyczasie. Głównie kukurydza tutaj się skutkowała. Kulki niestety nic. Zero reakcji na kulkę. To mój. To nie branie. No. Nic się nie poprawiło. Nie mogę gadać teraz. No bo nie mogę. Jesteśmy jeszcze. No hej. W sumie udana. Noc udana. Dwa strzały na jednym kiju w przeciągu 20 minut? 30? W przeciągu 20-30 minut, no. Fajnie. Fajnie. Ważne, że coś brałem. Dokładnie. Wypracowane. Wyczekaliśmy, wysiedzieliśmy. I 3 dni zleciały, nie wiadomo kiedy. Ale mrówek jest dużo, nie? Strasznie. To podejrzewam, że nam pogoda dopisała wczoraj. Trochę deszczu, nie grzało, słońce. Było właśnie, trochę popadało, ta noc była cieplejsza. Czyli też jest ta pogoda taka, że da się wysiedzieć. Widać było w nocy, że ta ryba coś tam chodzi. Ruszała się po tym zalewie.
podwójnie kłaść, nie? No, jest tego tyle. No i co, no, widzimy się później. Albo na rybie, albo na zakończenie. No, miejmy nadzieję, że jeszcze coś się złowi. No. Kończymy naszą dwudniową zasiadkę, dwie nocki. Przez ten cały czas nęciliśmy kukurydzą sfermentowaną. No i co? Udało się wypracować 3 brania, 2 ryby na macie, co już widzieliście. Subskrybujcie kanał, walcie w dzwona i do następnego.